Życie potrafi dać w kość. Albo postawić nas pod ścianą. Czasem pędzi tak, że nie słyszymy nawet własnych myśli. Na szczęście zawsze można sobie zrobić przerwę. Na oddech, na uśmiech, na krótką rozmowę. Z sobą samą, kimś bliskim albo Kasią Miller. Ja nazywam się Joanna Olekszyk i zapraszam na podcast Przerwa na kawę z Kasią Miller. Dzień dobry Kasiu. Dzień dobry Jasiu. <grytanie> Witaj. Jej! Yeah! Nareszcie się po przerwie. Hmm. Nareszcie po wakacjach. Jak ci minęły? Mam nadzieję, też się cieszycie, boście się tam o nas dopominały, co nam jest bardzo przyjemnie. Po wakacjach ja byłam, wiesz, dużo w Kazimierzu. Bo jak jest tak piękne lato i wrzesień, to ja wtedy tam siedzę po prostu się gapię na drzewa, na kwiaty. Wiewiórki takie są, latają też, bo te, jak one się nazywają? takie, takie taki ładne. No nieważne. <laughs> ja nie byłam, czy też byłam w Kazimierzu na Festiwalu Dwa Brzegi. Też miałyśmy przyjemność byłam, się tak. spotkać i rozmawiać, ale to lato jakoś tak mi umknęło, więc teraz sobie będę robiła lato w październiku. Jest ślicznie. I będzie ślicznie, mam nadzieję. Trochę mam wyjazdów zaplanowanych. Dziękujemy za ogrom e, dobrych słów, które dostałyśmy pod naszymi e, podcastami. Bardzo to jest miłe, naprawdę. Cieplutko się robi na sercu. Ale też podobało mi się właśnie, że. bo to w, 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 też panowie, ale w dużej mierze jednak panie pisały, że dobrze, dobrze tęsknimy, ale jedźcie na wakacje, wakacje <laughs> najpierw, a potem wracajcie. Więc mm. oto jesteśmy i pomyślałam, że wrócimy z takim no, z takim tematem yy, mogę powiedzieć grubym, ale jednocześnie ale ważnym, delikatnym. ale też i delikatnym <grym> i takim no takim hitem, hitem jednak. To jest hit, to jest evergreen. My za każdym razem i w sensie i w zwierciadle jak o tym piszemy, to zawsze jest to hit, mianowicie poczucie własnej wartości. No jak to ma nie być hit, kochanie, jeżeli to jest baza całego życia, prawda? Dla każdego człowieka absolutnie. Tak jest. Ja jeszcze pomyślałam sobie, że zacznę od takiej, um, takiej fajnej tezy, bo znalazłam to w wywiadzie, który kiedyś przeprowadziła Alina Gutek, nasza dziennikarka z Ewą Wojdyło, bo Alina powiedziała, że. Z po prostu słyszy y, od wszystkich swoich przyjaciółek, kobiet, które do niej piszą, y, które spotyka również, że my, kobiety, mamy właśnie duży problem z poczuciem własnej wartości. I czy tak rzeczywiście jest? A Ewa Wojdyło, która wtedy wydawała książkę Droga do Siebie o Poczuciu Własnej Wartości, powiedziała, że z jej obserwacji wynika, że większy problem z, poczucie własne, z poczuciem własnej wartości mają mężczyźni, bo kobiety się tym bardzo zajmują. Tak, kobiety chcą różnica. o tym czytać, chcą o tym słuchać, chcą się ciągle dowiadywać, jak podbudowywać poczucie własnej wartości. A jak ty uważasz? Ja bym powiedziała, że kobiety wiedzą, że mają problem z poczuciem wartości, a mężczyźni nie wiedzą, w związku z czym mają większy. Bo to na tym polega, że jak się przed czymś umyka, nie, nie diagnozuje się tego, nie, nie nazywa. To człowiek nie wie, dlaczego mu czegoś brakuje, dlaczego mu źle, co nie pasuje w życiu, prawda? Niby wszystko robię jak trzeba, niby staram się, bo chłopy też się bardzo starają. Bardzo się starają być męscy, prawda? Bardzo chcą jakoś tam wypaść w porównaniach. Myślę, że my mówimy ciągle o tym, jak to my się porównujemy, wiesz, w urodzie i w różnych sukcesach życiowych. Oni też się bardzo porównują, bardzo rywalizują. Natomiast, yy, właśnie, ponieważ nie czytają za dużo w tej sprawie, bo uważają to za bzdury, nie chodzą na warsztaty. Mało w każdym razie, mają mało grup męskich wsparcia, no to są dużo bardziej bezradni w tej sprawie, więc możemy sobie pogratulować, że jakoś lepiej sobie radzimy. Przynajmniej ze świadomością. I w związku z tym, jak już to wiemy, to możemy coś z tym zrobić. No dokładnie. Tak. I też y, zauważyłam, czasem jak piszą do nas też nasze słuchaczki czy czytelniczki, to właśnie one bardzo często to diagnozują. Mówią, tak. wiem, że mam problem z, y, z poczuciem własnej wartości, albo mam niskie poczucie własnej wartości. Mężczyźni, którzy się zgłaszają, właśnie wiesz, a to w podcastach, a to w YouTubie, a to gdzieś na grupach, to oni też tak mówią, tylko że ich jest dużo, dużo mniej. Mhm. Po prostu myślę, że się bardziej wstydzą. Dla nich to jest większa ujma. Kobiety okay. słyszą to od innych kobiet. W związku z tym, tutaj się nie muszą, rozumiesz, porównywać, nawet przeciwnie. Powiedziałabym, że wśród kobiet jest taki w sumie dobry, acz nie zawsze, sposób dzielenia się, że jak mi jest źle, to dostanę bardzo dużo wsparcia. Więc to takie, wiesz, na dwoje babka wróżyła. Z jednej strony jest to fajne, bo się mniej wstydzą, po prostu jest więcej. Wspólnotowego, kobiecego mówienia o braku wartości. Poza tym się też wiesz, już ustaliło tak powszechnie i gremialnie, że tak jesteśmy wychowywane, czyli że to nie jest nasza wina. Mm -hmm. Rozumiesz, to jest inna różnica, to jest różnica, prawda, że, yy, że, tak, że, że tak, ja mm -hmm. jestem taka, bo mi nie dano tego, co potrzebowałam. Wydaje mi się, tak, tak. masz rację, że to tak. już wiemy, że to tak. nie jest moja wina, mm. tylko to jest coś, co ja wiem, że mam z tym problem, o czym ja wiem, że mam z tym problem. Yy, I tylko po prostu szukam sposobów, jak to, po, to poczucie wartości sobie podnieść, czy zbudować, jakbyś powiedziała. No to za chwilkę jeszcze chcę tylko dowiedzieć takie zdanie, że płacę za kulturę. Płacę za styl, wiesz, że, że dziewczyna może sobie powiedzieć, ja osobiście, moim życiem, mhm. płacę za... Kulturę wspólną, za styl wychowania, za myślenie o kobietach, za narzucane kobietom normy. Muszę za to zapłacić swoim własnym, osobistym przeżyciem. I z jednej strony jest to niesprawiedliwe, prawda, i ciężkie, ale z drugiej strony nas to odbarcza. Od poczucia, że to nie ja sobie to zrobiłam, a teraz ja sobie mogę poprawić właśnie. I teraz chcesz przejść do tego, no właśnie, jak bo, sobie poprawić. Bo czasem kobiety i dziewczyny y, też w, w rozmowach takich też prywatnych, też hmm. miałam wiele razy takie doświadczenia, mówią, że mam zerowe poczucie własnej wartości. No to nie jest prawda. Chyba nigdy nie, nie jest nie, aż nie, tak nie. źle, prawda? Wiesz dlaczego? Bo one to przerzucają. To jest w ogóle syndrom dzisiejszej kobiety nowoczesnej, że ona w ogóle nie zbiera dowodów na to, w Czym jest dobra, zbiera te, w których jest niedoskonała, mhm. bo w ogóle ma poczucie, że powinna we wszystkim sobie dawać radę i być mocna bo tego świat od niej wymaga i też troszkę bliscy, a y, zapomina, że go się nauczyła, zapomina, jak, co zrobiła, zapomina, że na przykład ma dobrą pracę. Wiesz, bo, bo ma dobrą pracę albo dobrze się w niej sprawdza, więc tego w ogóle nie trzeba brać pod uwagę, bo to już jest, prawda? A te rzeczy, które ją bolą, na przykład relacje, brak y, takiego uznania wprost, myślę, wiesz, takiego ciepłego, serdecznego przytulania. Mm. Nam wszystkim tego brakuje, tylko e, trochę mężczyźni bardziej to przez seks ch chcą dostać. E, i, I tak mi się wydaje, że to jest ta jedyna, wiesz, droga bliskości. Natomiast, o, przepraszam wszystkich mężczyzn, którzy. Się czują tutaj w tej chwili niedocenieni i zrównani do jakiegoś niskiego poziomu. Chociaż to nie jest niski poziom, to jest po prostu naturalne, bo, bo seks jest kulturowo jedyną taką sytuacją, w której ludzie są ze sobą. Blisko, bo się dotykają, no bo trudno, no można się co prawda nie dotykać w seksie takim na odległość, ale e, raczej się dotykają. I ja też bym nie powiedziała, że to jest zniżenie, bo przecież tak. seks mówi o naszym człowieczeństwie. Tak? jakby to, że go uprawiamy tak. jest, jest fajne i naturalne i, i oby jak najlepiej. Ale wracając do kobitek. Mhm. Czyli mężczyźni poprzez seks, a kobiety, no, kobiety poprzez takie komplementy przez, na przykład? Przez Wyrazy uznania, jak mówisz? Myślę, że przede wszystkim przez y, otaczanie się kobietami. Mm -hmm. tak, tak to widzę, że może nawet tego nie doceniają, może nawet nie do końca to nazywają, ale kobiety przeważnie zobacz, chodzą we dwie, 3, 4, 5, 6, prawda? Chodzą, wyjeżdżają, bawią się. Dziewczyny, które nie, ma, nie są sparowane z facetem, zawsze gdzieś się udają z mhm. przyjaciółką. Może to być czasem sojusz, a nie przyjaźń, prawda? Na przykład te, co nie mają dzieci, kolegują się z tymi, co nie mają dzieci, czy, czy w ogóle nie mają rodzin. No i fajnie właśnie, potrafią to robić, więc. i sobie się zwierzają. To jest na przykład ogromnie ważne u kobiet, że. Mają taką potrzebę i taką pewność, że zwierzenie robi dobrze, że nam się robi ulga później, prawda? Taka, wygadałam się, posłuchałam, ona też tak czuje i też nie jest łatwo, w związku z tym nie jestem sama. Ciekawa bym była, bo ja słyszałam mężczyzn, którzy rozmawiają w ten sposób ze sobą, ale jednak rzadko. Ciekawa bym była się dowiedzieć, czy to się jakoś zmieniło, czy nie, jeśli chodzi o panów. Napiszcie. No, Panowie napiszcie nas, do nas. Słuchajcie. Tak. A to, co wszystko mm, o czym mówisz yy, i o czym myślę, że wszyscy jakoś tak wiemy i przeczuwamy, yy, świadczy o tym, że to poczucie własnej wartości, mimo że dotyczy nas, i tak jak mówisz, zbierania informacji, doceniania się, to jednak ono bardzo zależy od tego, co odbieramy z zewnątrz. Bardzo, co więc, inni więc nam oczywiście dają. jesteśmy nastawione na, tak jak powiedziałesz, komplementy. to znaczy tak. Myślę, że w ogóle na słowa oceny bardziej. Komplementy są ewidentnie przyjemne, i komplementy zbieramy i na nie czekamy, ale też czasami w nie nie wierzymy. To tak. prawda, jak tak. mamy niskie poczucie wartości, to nie wierzymy. Nawet czasem jest takie pytanie, co on chce przez to uzyskać, mm -hmm. prawda? Mm -hmm. A, albo szefowa, że tam, czy szef, wiesz, pochwali, no to pewnie mam mocniej pracować. Ale też to staranie się kobiet, wiesz, takie, żebym dobrze wypadła, żebym była taka, jak trzeba, czy aby jestem. Podpytywanie, jaka tu mam być, prawda? Sprawdzanie, porównywanie się z innymi, no to jest y, duża orka na ugorze, bo to nie zawsze wiadomo. Poza tym, wiesz, no jak się zaczynasz starać być inna niż jesteś, to nie masz z tego satysfakcji to masz tylko taką ulgę, no, że nie podpadłaś na przykład, mm -hmm. nie? Że, że coś się tam nie, nie rąbnęło, ale nie masz tego poczucia swojej mm, wewnętrznej takiej pewności, o mogę być taka jak chcę, czy jak umiem, czy jak mi się, jak mi się chce, prawda? Mm -hmm. Ma, mało w to wierzą, znaczy są, są no, znowu wrócimy do tego, że nie jesteśmy tak wychowywane, prawda? Ale myślę, że może też niepotrzebnie jakoś sobie zakładamy, że to poczucie wartości to jest, to jest coś, jakiś taki Szczyt, który osiągamy, i on jest konstans, bo moim hmm. zdaniem to przecież jest górki, dołki, górki, Jeszcze dołki jak. i może też. Jakby przyczyną tego, że to poczucie wartości nam się obniża, jest to, że za bardzo pielęgnujemy te urazy, czyli te momenty, które to poczucie wartości w nas zachwiały. Jak sobie o tym myślę, to na przykład przypominają mi się takie sytuacje. Nie wiem, jesteś w szkole i na WF-ie wybierają cię do drużyny w siatkę I na przykład. Na końcu. To jest takie ważne, czy jesteś na Ta. początku, czy w środku, czy na końcu. Jak jesteś na końcu. To zostaje w tobie. Chyba, yy, że myślisz sobie w ogóle, ruch w ogóle mnie nie interesuje, sporty mnie nie interesują, ja jestem I dobra tak z matematyki. I tak jestem matematyka, z sprawa. matematyki, Dokładnie. Tak. Ale jeśli to jest dla ciebie ważne, jeśli to mówi ci też troszeczkę o sympatii różnych osób do ciebie, bo czasem do drużyny nie bierzesz tylko tego, tego, kto najszybciej rzuca, kumpele, tylko tak. swoją kumpelę. To to jest cios. Myślę, że ciosem jest, jak y, ktoś z tobą zrywa, jak cię zostawia, porzuca mm, Albo cię zdradza, albo cię zdradza. Tak, tak, no, to, to jest, jest tak, wielki tak. cios, prawda? Ciosem są mm. te wszystkie słowa, o których mówisz, które słyszymy też od rodziców. Już wiele razy o tym rozmawiałyśmy. Też nie chcę, żebyśmy. Y, zapraszamy do naszych odcinków wcześniejszych, między innymi o słowach, które ranią i budują. Y, I też o rodzicach i y, naszych relacjach z nimi. Ale y, myślę, że jakoś tak. Bardziej to w sobie, co właśnie pielęgnujemy, niż te momenty dobre, sukcesów, docenienia Tego sądzisz? się trzeba przyuczyć. To jest jedna z odpowiedzi, jak sobie radzić. Czyli prze, przeniesienie, wiesz, myślenia na, na afirmatywne. Absolutnie masz rację, ponieważ po prostu pieścimy te, te złe rzeczy, wręcz bym powiedziała. To brzmi śmiesznie, mhm. ale to jest prawda. Ja to widzę wielokrotnie i aż mi się ściska, wiesz, w środku. I ze współczucia, i ze złości, bo myślę sobie tak: no przecież, kobito, zostaw to, puść to, nie? I to powiem Ci, że to zaobserwowałam w dzieciństwie u mojej niani, która była cudownym mm -hmm. człowiekiem, ale miała taką bardzo wrażliwą, wrażliwa była. I jak jej ktokolwiek powiedział jedno złe zdanie jakaś sąsiadka, jakaś tam, rozumiesz, nie wiem, baba w sklepie to ona łaziła z tym, i to tak wiesz. Przekładała na prawo, na lewo, a co ja, jak ona mogła. A wiesz, była tak, była tak biedna z tym, a jednocześnie, no wiesz, ja wiedziałam, co to za cudny człowiek, i myślę, sobie, Jezu, ile ją to kosztuje, jak ona do tego dokłada własnej uwagi, energii, czasu. I widzę to ciągle w kobietach, bez przerwy, słuchaj. I już to powtórzę, bo to już wiele razy mówiłam. Wyobraź sobie, że 10 osób ci mówi, że cię lubi jedna, że nie o kim myślisz? Ty wiesz, ile kobiet powie o tej jednej. Mm -hmm. Po co? Ja też to w sobie odnajduję, po oczywiście. Jakieś czytam komentarze, wszystkie są super, super super. A jeden super, się chęcich jest... znalazł, prawda? A co one w ogóle wie i tak. nawet I... jeśli się nie zgadzam, to on we mnie zostaje, tak? ale to z przyzwyczajenia niestety, a co jeśli się zgadzasz jeszcze z opinią bo czasem wiesz, że coś zawaliłaś, no, prawda czasem też widzisz, że jest w tym źródło, takie dziebełko czegoś ważnego, tak. prawda, no więc oczywiście to trzeba wziąć pod uwagę, ale w inny sposób, no, na, nie na tej zasadzie że se dowalam bo jak se dowalam, to se dokładam do tych kolejnych czarnych zdań, które już sobie dowaliłam i to, ten kosz pełen wiesz, mm -hmm. tych bijących się czarnych robactw jest coraz cięższy i, i, I to poczucie wartości, słuchaj, jednak bardzo, 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 bardzo zależy od tego, czy my się uczymy, y, przeuczać nasz, uczymy przeuczać. Y, y, ludziom uczenie się kojarzy ze szkołą, mm -hmm. y, czyli uczyć się czegoś tam na pamięć albo wiesz, odtąd dotąd. A tu trzeba zmienić nastawienie, czyli łapać to, co, co sobie mówimy niedobrego i przerabiać to. I potem się nasz umysł uczy. Mówić rzeczy dobre i w ogóle uczy się też tego tej łapanki takiej, mm -hmm. wiesz, znowu się dowaliłam, przepraszam cię kochanie, no ja no muszę się przepraszać, bo ja sobie to robię, mm -hmm. to jest w ogóle, najpierw mnie mamusia, wiesz, z, 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 zatruła, potem wiesz, tatuś się do tego dołożył, różne tam wychowawcy, czy wychowawczynie, czy inni, wiesz, ludzie nawet z ulicy przecież na, na, na dzieci krzyczą, albo wiesz, je... Jakoś tak no, umniejszają. W związku z czym, jak się to nazbiera tego dużo, no to, to człowiek, czyli dziecko rośnie i myśli, że to jest prawda. I trzeba dać inny, jakby inny kształt innej prawdzie. No, to to jest. To jest bardzo proste i bardzo trudne jednocześnie. No. Właśnie, ja o tym dalej chciałam z tobą porozmawiać, bo nawet sięgnęłam do naszego starego takiego tekstu, który jest też, no można go znaleźć na zwierciadło.pl. Nie wiem, czy pamiętasz, jakich rad udzielałaś kilka lat temu jeszcze czytelniczkom? No, mądrych. <laughs> Są one bardzo mądre, ale myślę, że jakoś nam to ładnie usystematyzują to wszystko, o czym Cudnie, mówimy. Nie, strasznie jestem ciekawa. To był y, tekst również o poczuciu własnej wartości, czyli to był ten. No bo o tym znowu, będziemy dalej mówić. Do tego mówić, trzeba tak. wracać ciągle, bo to y, i warto mieć takie teksty, ja uważam, albo takie książki w domu na północy. Żeby do nich zajrzeć, żeby sobie sobie do niej przypomnieć, tak, tak, bo lubimy zapomnieć. Tak. I ty, ty mówiłaś um, o takich dziewięciu krokach, um, jakie, jeśli jesteście zainteresowane i zainteresowani, można sobie wdrożyć w życie, jeśli czujemy, że z tym naszym porzuciem wartości jest jak z takim mięśniem sflaczałym i że trzeba mhm. go troszkę potrenować. Czyli po pierwsze mówisz i to bardzo... Lubię i uważam, że to jest bardzo ważne. Chciałabym, żebyś to rozwinęła. Trzeba uchwycić się pierwszego dorosłego, który powie ci, że jesteś wartościowa i fajna, który pokaże, że taka, jaka jesteś, jesteś ok. Uchwycić się i zachować sobie to tak, to jak największy skarb na dnie serca. No tak, właśnie wracamy tu do tego, że jest mało dorosłych, którzy dzieci szanują. To słowo szacunek, słuchajcie już. Ta miłość to naprawdę czasami jest męcząca. A szacunek wymaga potraktowania dziecka jako osoby, a nie byle kogo, prawda? To jest dla nas. Więc jeżeli są w rodzinie, wśród znajomych, wśród. Właśnie nie wiem, pań przedszkolanek, gdzieś tam niestety nie ma Panów przedszkolanek szkoda, bardzo by się przydali. W ogóle gdziekolwiek, prawda? Na wakacjach, wśród koleżeństwa też, osoby, ale dorośli są ważniejsi tutaj w tym, w tak. tym czasie, kiedy się rozwijamy, którzy mówią, ale jesteś fajna. Albo wiesz, widzę, że potrafisz to świetnie zrobić, albo bardzo cię szanuję, że tutaj żeś na przykład poczekała, nie spieszyłaś się. I zrobiłaś to dopiero wtedy, kiedy już byłaś pewna, że, że, że możesz. To są takie wzmacniania, prawda? To są takie rzeczy, które nas wręcz oszałamiają, że ktoś to zauważył. Zauważ, tak rzadko dostajemy ten, ten rodzaj uwagi, że jak jakiś dorosły powie, ten moment, w którym ty na przykład popatrzyłaś uważnie, zauważyłaś coś i nazwałaś. Mhm. No, zobacz, to jest, ktoś mnie widzi. I to jeszcze jak, prawda? Jak z jaką taką serdeczną uwagą i ze sprawiedliwością. Można na przykład mówić uwagi, które są niekoniecznie pozytywne w sposób pozytywny. Powiedzieć: "Zawsze dobrze to robisz. Dzisiaj byłaś chyba zaniepokojona albo roztrzepana", no bo wpadłaś tam nie wiem, z podwórka, prawda i ci się coś, nie wiem, wypsnęło. Mhm. I to jest zupełnie inaczej powiedziane. I jak ty się zachowujesz? Jak ty mogłaś? No właśnie, zrozumieć, dlaczego mogłaś. Zwyczaj, zwykle jesteś spokojna, dzisiaj nie byłaś, albo zwykle jesteś szybka, dzisiaj coś cię spowolniło, bo być może cię coś zatrzymało. I dziecko ma wtedy taką takie wrażenie, że to, co ono robi, przeżywa, jest naprawdę ważne. Bo jak rodzice, a naprawdę najczęściej rodzice czy dziadkowie, no tylko. Mówią tak, no pospiesz się, no co ty się tak wleczesz, no jakie wleczesz, co się, gdzie się gapisz? No jeżeli, ja widziałam na przykład taką cudną dziewczynkę w rodzinie, gdzie było troje dzieci, wszystkie pędziły na, na spacerze z rodzicami razem tam z nimi mhm. do przodu, a ona zawsze z tyłu, bo sobie znalazła kamyk, bo sobie obejrzała kwiatek, bo dotknęła drzewa, to jest wyjątkowa osoba. One też są fajne, te co pędzą do przodu, ale ona też jest fajna. Jak się jej powie, kochanie, wiem dlaczego idziesz zawsze z tyłu, bo potrzebujesz pewnie samotności, pewnie potrzebujesz, żebyśmy ci nie przeszkadzali, bo my tu zawsze pokrzykujemy, pewnie cię właśnie ta cisza i to skupienie. Usposabia, prawda, że ta przyroda jest dla ciebie. Wyobrażasz sobie dziecko, które coś takiego usłyszy. Wiem, wyobrażam sobie i nawet sobie taką bohaterkę przypominam. To jest film, który niedawno widziałam, On zresztą cicha dostał dziewczyna. Tak, Jezus. dostał nagrodę Uwielbiam publiczności na dwóch brzegach. Cicha dziewczyna to jest, jeśli Państwo, jeśli nie widziałyście i nie to widzieliście, pędźcie. to pędźcie, jest to irlandzki film, dzieje się gdzieś w latach 80., no na takiej irlandzkiej prowincji. I Jest tam właśnie tytułowa cicha dziewczyna. To jest właśnie Inna takie. Tak, Takie dziecko, taka tak. siostra, inna od swoich siostr i jej braci. Tu też muszę przyznać, że jest to bardzo z czułością pokazane, że po prostu, że rodzice, no tata jakby trochę jest nieobecny w ich życiu, a mama jest tak zmęczona trochę, tak. i tak styrana, że nie ma, że ona wie, że nie poświęca tej dziewczynce tyle czasu, ile powinna i robi jej to, co, o czym ty kiedyś mówiłaś, że twoja mama właśnie... E, Znajduje jak, jej kogoś innego. Jak, tak, jak moja wiedziała, mama że nie może ci tak, dać tak. tego, co, czego ty potrzebujesz, to przynajmniej dała ci nianie, więc ona, bo jest też w ciąży ta mama i na czas rozwiązania, kiedy już naprawdę jest tak przemęczona, wysyła tą e, córkę, tą cichą dziewczynę do, e, do swojej, swojej kuzynki. kuzynki. Tak. To jest małżeństwo, ona i on. I to już nie chcę zdradzać, ale tam jest tam właśnie pokazane. pierwszy raz spotyka dorosłych, które tak. je szanują. To o czym mówisz, i którzy tak. widzą I jeszcze jej. Jeszcze w dodatku potem nawet, tak, tak, coraz bardziej czule ją szanują, co też jest cudowne, czuły szacunek. Nie? Ja to jest myślę, właśnie tak, tak, jak myślę o tym filmie, ze się łzy pojawiają. Ja się zbeczałam wszystkie Mocza. Poszłyśmy we cztery, każda się no. dzieła osobno. Jak żeśmy wyszły z kina, to byłyśmy wszystkie zaryczone. Tak, znaczy myślę, że jeśli mówimy o poczuciu własnej wartości, i o takim poczuciu nieadekwatności, to ten film obudzi w was te pokłady właśnie. Tak. I pozwoli, kochane, tak. więc to jest na przykład tak, jedna, jeden ze sposobów. Szukajmy dzieł sztuki, bo to hmm. jest dzieło sztuki ten film, które nas poruszą, które nam pozwolą jakby tak zdrapać tą taką codzienną obojętność na siebie. Bo mamy taką codzienną obojętność. Trzeba robić, trzeba się z... Pierwszy mm -hmm. trzeba polecieć, z, wiesz, posprzątać, że tak powiem, ubrać się, umyć i, i pokazać ludziom, nie? Mówiąc to, Kasia tak. przetarła stół ręką tak. właśnie. <laughs> to ciekawe, co robi, to prawda? Ciekawe, co tak. robi ciało, kiedy się Kiedyś takie, się takie mówi rzeczy mówią? No. Tak, <laughs> e, więc, więc jak dotkniemy takiego... Książki, prawda, filmu, filmy szalenie do nas trafiają, jeżeli są dobre, to możemy się właśnie rozryczeć nad tą dziewczynką, nad wszystkimi dziećmi nad sobą przede wszystkim. No, poczujmy taką bliskość, prawda wszystkich tak. dzieci, które są nieodczute. Wracając do tego jednego dorosłego, to też wielokrotnie o tym mówiłyśmy, że czasem to jest tak, to jest czasem nauczycielka w szkole, to jest czasem e, ciocia, powie, ciocia tak. a to jest Ktoś raczej. Obcy? Ktoś obcy mm. albo jakaś pani w sklepie, która zawsze się cieszy, jak ciebie widzi i zostawia ci cukiereczek, się, prawda? Tak, o, tak, Na tak, przykład tak, taki tak, mały tak, gest, a dużo tak, znaczy. Bo... Cześć, liczna dziewczynko, jak miło, że znowu przyszłaś. Tak prawda? jest, tak. część z nas wychowuje się w takich trochę chłodnych e, albo domach, w których są różne braki, nie tylko miłości, ale braki i pieniędzy, i czasu, i uwagi. I, i tak jak e, ten pierwszy punkt mówi, jedna osoba. Uchwycić się, ucapić i schować jako największy I mieć skarb. skarb. A poza tym, jeszcze Was bardzo proszę, jak zobaczycie rodzinę i dziecko, które idzie z tyłu, jest smutne, mm -hmm. uśmiechnijcie się do niego. I jak gdzieś koło Was siedzą i na przykład mama mówi: Nie gadaj tyle, nie przeszkadza mi, cześć, chodź, pobawmy się, pokaż co tam masz. Rozumiecie, wy możecie być tak, tym człowiekiem. Wy możecie człowiekiem, być tym tak. człowiekiem. Tak, w ogóle. Tak. No, no a też do takich troszkę starszych dzieci to już w ogóle bardzo dużo można dobrego zrobić. Mhm. Bo te małe to się zdziwią, że ktoś się nimi zachwycił, ale zostanie to gdzieś tam w nich, oczywiście zapomną, natomiast takie większe to już będą pamiętały. Mhm. To był pierwszy krok. Drugi krok mówiłaś wtedy, i mam nadzieję, że podtrzymujesz. Trzeba wiedzieć i uwierzyć, że jeśli ktoś się chce z nami umówić, że jeśli ktoś chce się z nami przyjaźnić, to nie dlatego, że się poświęca, tylko dlatego, że ma na to ochotę, bo mu się podobamy i nas lubi. Zbierajmy sobie, kolekcjonujmy sobie dobre słowa innych, staną się naszym skarbczykiem, do którego będziemy mogli zajrzeć, kiedy dopadnie nas dół lub ktoś ważny znów powie coś, co nas zepchnie kilka pięter w dół. No, prawda? To też jest bardzo podobne Pamiętasz, do tego. Pamiętać, jak tak. masz taką tendencję sobie powiedzieć tak, oj, on tylko na pewno udaje. No po co by miał udawać? No właśnie, Prawda? Tak. Po co? No przecież tak. nie dasz mu pieniędzy za to. <laughs> nie załatwisz mu pracy. Nie zawieziesz go gdzieś tam, prawda? No chyba, że tylko. To się zauważy wtedy, nie? Że ktoś jest miły tylko wtedy, jak ktoś chce ale to widać. Mm -hmm. Natomiast, jeżeli ktoś z nami po prostu się spotyka, i to i facet, prawda? I przyjaciółka, tak czy koleżanka, jest. czy ktoś znajomy, zaprasza nas, mówi o jak miło Cię widzieć, prawda? To nawet jeżeli to nie jest bardzo bliski związek, no to się z tego cieszmy, bo fajnie, no nie można mieć samych bliskich przyjaciół. I znowu HAPS, i, I, i do koszyczka, i skarczek. Dobrze. Trzecie. Trzeba wziąć sobie prawa i dać sobie jeden podstawowy obowiązek. Te prawa to mówisz. Mamy prawo do szacunku. Mamy prawo do popełniania błędów, mamy, prawa, mamy prawo do bycia zadowolonym, zadowoloną z siebie, mamy prawo do pragnień, mamy prawo do spełniania swoich potrzeb i przede wszystkim mamy prawo do szczęścia, dobrostanu oraz prawo do życia. Żebym dodała do wszystkich uczuć jakie czujemy. I do wszystkich tak. uczuć jakie czujemy, a wśród tych wszystkich praw mamy też jeden obowiązek, dbania o siebie. No, jak się wam kochani podoba taki obowiązek? No, no cóż, no. Nie zwalajmy go to na wszystkich tak. naokoło, mhm. bo niektórzy to robią. Możemy korzystać z tego, że inni o, o nas dbają, bo to jest przeurocze. Naprawdę cieszyć się, i dziękować, moi drodzy. Wdzięczność, wdzięczność, cudowne uczucie, jedno z najmilszych. Ale mamy cudowny obowiązek się sobą zajmować. Mhm. Ciepło, serdecznie, z uwagą, szacunkiem, z troską. Tak, masz rację, tak. To jest tylko nasz obowiązek. Pytać tylko się nasz. siebie. Czy to, co teraz zrobiłam mi pasuje dla siebie. Oczywiście, że mogę też pytać, czy to im pasuje, ale ja jestem najpierw. Albo właśnie tak jak mówiłaś, zrobiłaś coś, coś ci się nie udało, poniosłaś porażkę i pomyśl sobie, czy zadbaniem o siebie będzie dowalenie sobie, Prawda? czy powiedzenie, słuchaj, odpuśćmy sobie, jesteś w złym stanie, zrób sobie coś miłego, yy, przeproś, yy, się, przeproś tak. się, zapomnij o tym, stało się, to Albo też Pamiętaj dbanie. tylko jako o fakcie. Przykład, A nie tak. dokładaj do tego, tego wylewu goryczy, prawda, mm -hmm. takiego, Boże, co ja zrobiłam. No można sobie powiedzieć w pierwszym momencie, co ja sobie zrobiłam, za co i po co, prawda. Słuchajcie, pamiętajmy zawsze pytanie po co. Ale dbanie o siebie to jest tak. też na przykład dbanie o to, żebyśmy zarabiały tyle, żeby było, ile jesteśmy tak, warte, tak, prawda? Żeby nie było stać na rzeczy, którymi są naprawdę potrzebne. Dokładnie. To jest bycie w związku, który nas karmi, a nie który nas krzywdzi, tak. tak? To też jest to jest robienie sobie regularnych badań, to jest dbanie o swoje zdrowie, to jest dostarczanie sobie pięknych rzeczy, również w postaci, jak mówisz, dzieł sztuki, tak, albo odpoczynku głupotek, albo też głupotek, prawda? To tak, też jest dbanie o dzieło siebie. Dzieło sztuki, jak cię stać? Bardzo warto. Cudowny obowiązek, jak tak powiedziałaś, no. Tak. I skoro obowiązek to trzeba dorobić. To no. Dalej mówisz jeszcze o tym, że warto ćwiczyć wizualizację i afirmację. O tym już kiedyś też robiłyśmy odcinek. Czyli mówić sobie, że czy Czyli nie jest. Przerabiać jakieś... umysł na twórcze, pozytywne tak myślenie. Jest. Ale nie jakieś jestem najlepsza, nie najlepsza. Najfajniejsza. I cudowna nie właśnie, tylko jestem OK. Tak. Jestem w porządku. Jestem fajna, lubię to zrobiłam siebie, dobrze dobrze mi to wychodzi. Jestem zadowolona z tego, że jestem normalna. Tak jest. Tak, jestem. Poza tym zwyczajna, słuchajcie, to zwyczajna, tu bym dodała tak. zwyczajna. Okay. E, o, dajmy tak, dajmy no. sobie prawo do zwyczajności, bo to, to, co się z nami dzieje ostatnio, to nas pcha taka cała, wiesz, tendencja, że mamy coś udowadniać, że jesteśmy nadzwyczajni. Nie jesteśmy. Jeżeli masz talent, to go, go mm -hmm. korzystaj. Masz zdolności, to ich używaj. E, ciesz się, że w czymś jesteś na przykład lepsza od kogoś innego, ale w innych rzeczach jesteś gorsza mm -hmm. i to jest cudowne, że ten ktoś jest lepszy. Nie wszystko musisz umieć, inni niech też mają swoje 5 minut, prawda? Zachwytu od Ciebie, nie zazdrość ludziom. Tego, że są w czymś od ciebie lepsi. O, jakie to ładne, co powiedziałaś teraz. Niech inni no, też mają swoje pięć mają. minut zachwytu od no, ciebie. Od ciebie tak. W panu Replayu, w filmie, który bardzo lubiłam, Dego ja Mingeli. Lubię, tak. Bohater grany przez Judalow, Dickie Greenleaf mówi: każdy człowiek powinien mieć jeden talent i się go trzymać. Kiedyś był za dużo DeLon. talentów, to już Tutaj za dużo. film był pierwszy przed panem Replay'em. Tak, ale. I ja DeLon był akurat... tą świnią. Ja akurat <laughs> się wykowywałam piękny. na tym i też mi się podobał ale to ten jeden talent, to mi się ten podoba, film, że on, tak. że jeden i już, tak. i już, i nie musisz więcej. Jak masz, to pewnie, to, to, ale jeden tak, jest w zupełności tak, tak, okej. Okay. Tak, tak. tak jak ja, ja mówię, każdy cię do czegoś nadaje. Dokładnie, tak. myślę, że on może to miało na I znajdź to myśli. sobie swoje, co do czego się nadajesz, tak. Po piąte mówiłaś, oddychać, bo oddech o. właściwy, głęboki, z przepony, a nie z piersi, jest podstawą naszego dobrostanu. I mówisz, że kiedy zaczynamy właśnie popadać, tak spadać te pięć, pięć, pięć pięter w Dół, jak to ładnie określiłaś, to że głęboki oddech pomaga nam właśnie nie, nie spać na sam dół, tylko tak trochę wypośrodku. Spienie na oddechu, słuchajcie, to nie musi być straszny dół, to może być wszystko, pośpiech za duży. Zdenerwowanie tym, że nie zdążę dzisiaj wszystkiego, albo to, że. Nawaliłam, bo coś. Na przykład teraz w tej chwili ja mam straszny problem z taksówkami, które w Warszawie działają coraz gorzej, bo po pierwsze Warszawa jest cała rozkopana, za, rozkopana też, więc tak. biedni taksówkarze też, I zresztą wszyscy kierowcy, ale no jak się spóźnię, no to co? No to przeproszę. Wiecie, nie mam jechać y, czy tym autobusem, czy tym metrem, i tam w środku dygotać, że ja się spóźniam, bo jak już się i tak spóźniam to mam oddychać, rozumiecie? Stoję w korku w samochodzie swoim, oddychać. Stoję w kolejce, bo za długa po coś tam, oddychać, rozumiecie? Ktoś mnie zdenerwował? Oddychać. Uważnie tak. i zobaczyć ten swój oddech. Zawsze sobie można wyobrazić, że stoję w tym momencie nad wodą, albo w górach, albo w polu, albo gdzieś w cudnym ogrodzie. To, co lubię, jak mam taką chwilę, która i tak mnie trzyma. Rozumiecie? Przecież to nie ode mnie zależy, że jest korek. No, mogę wyjść i pędzić, ale to się zachłysnę, za padnę i, i co, co z tego będzie, prawda? Rozumiecie, bądźmy mądrzy w tym, czyli sprytni też. Mm -hmm. Nie opłaca się denerwować. Jak stoimy w korku, dokładnie. Tak jest. Albo jak na coś czekamy. Albo jak coś się stało nie z naszej winy, z winy czy z nie... czy ale jak się tak, stało tak. z naszej, to ciebie przeprosić, przeprosić tych, którym żeśmy zrobili, mm -hmm. jakiś kuku. I iść dalej. I iść dalej. Dalej mówisz, po szóstej i po siódmej myślę, że można by to połączyć. Czyli szukajmy ludzi, z którymi czujemy się dobrze. Mm -hmm. Ty też mówisz, że bardzo ważna zasada, bo zwykle osoby, które czują się mniej wartościowe, podłączają się pod kogoś ich zdaniem bardziej wartościowego i, wacznego, i ważnego i zaczynają mu służyć. I to są takie właśnie jakieś zależności i dziwne relacje. A siódme to jest, żeby unikać ludzi, przy których czujemy się źle. Tak. Ludzi i miejsc. Takie proste. sobie zadawać pytanie. Czy takie, ja po tym spotkaniu tak. czuję się się bardziej zenergetyzowana, czy przeciwnie? Takie proste, tak. a jednak czy mnie bardzo wyżarło. często jesteśmy w relacjach, które nam nie służą. Absolutnie. Chcemy udowodnić coś ludziom, którzy nas ciągle krytykują, albo y, właśnie zaprzeczać tym, którzy, y, którzy rzucają nam takie nieprzyjemne słowa. A czy nie lepiej po prostu poszukać tych w otoczeniu, których, no wiem, że to też nie jest takie łatwe. Troszkę trzeba poszukać. Ale Właśnie, można znaleźć. Się, popróbować, posprawdzać. Bardzo często słyszę teksty od kobiet takie, no wszyscy do mnie przychodzą ze swoimi sprawami, no ja naprawdę wszystkim pomagam, a mnie nikt. Ja mówię, dobrze, a ty przychodzisz ze swoimi sprawami do kogoś? To też jest osoba z niskim poczuciem wartości, która siebie, rozumiesz, jakby podnosi mhm. na tej zasadzie, że ja jestem potrzebna, no ale tobie też są ludzie potrzebni, tylko jak będziesz tylko tą, prawda jak to powiedzieć, śmietniczką, bo to tak wręcz <noise> okay, nazywam, no, tak. no to nie, nie masz szacunku dla siebie. Mm -hmm. To jest proste, ale trzeba to sobie zobaczyć. Tak I jest. Ta, to jest takie, wiesz, czerpanie pozornej satysfakcji w gruncie rzeczy z nieszczęścia. Pozornej satysfakcji, wiesz, takiego pozornego poczucia wartości, prawda? Mm -hmm. Wszyscy do mnie przycho przy przychodzą, bo żeś pokazała ludziom, że zawsze cię można złapać, wiesz, albo co ktoś mówi, odzywaj się do mnie, kiedy tylko chcesz. Zawsze ci pomogę w wieki. Mogę otrzeć jej nad ranem. Będziesz zadowolony. Mogę codziennie na mogę przykład. Mogę zawsze, codziennie no. i bez przerwy, uh -huh. naprawdę jesteś w stanie. Po co ci to? Rozumiesz? Dokładnie. E bardzo ważne, jeszcze po ósmej mówisz, że łapmy kontakt z innymi, z ludźmi, którzy są w podobnej sytuacji. To są te wszystkie kółka wsparcia, kręgi, grupy terapeutyczne. Yy, i, czyli jeśli czujemy, że mamy niskie poczucie wartości, to może trzymajmy się też z innymi, którzy też mają i razem sobie, razem sobie to wzmacniajmy. Jeśli przyczyną Chyba, naszego niskiego poczucia. Któregoś, no, kto ma też niskie poczucie wartości, i razem się tak zdołujecie. O, a nie, nie dochodzi, tak, tylko o podnoszenie. To, tak, bo na przykład, tak. jeśli. Stwierdzisz, że twoją przyczyną, na czy jest na przykład trudne dzieciństwo rodziny alkoholowa, iść na grupę dla dzieci, dorosłych Oczywiście, alkoholików. Ale tam jest tak? zawsze ktoś, kto tego uczy, a przynajmniej taka grupa ma tą umówioną e, tendencję, ten kierunek jasny. Będziemy tutaj po to, żeby nam było lepiej, rozumiesz? Bo tak. znam na przykład takie niestety nieudane, na przykład grupy Alanon kobiet, które, wiesz, mają mężów alkoholików, gdzie się spotykają po to, żeby narzekać. Okay. I to nie poprawia sytuacji. Musi być tak zwany sponsor, czy sponsorka, która wie, po co jest ta grupa i pilnuje tego, mhm. albo część tej grupy, która mówi, nie, nie obsuwajmy się w narzekanie. Możemy sobie opowiedzieć, coś się dzieje niedobrego i zastanowić, co z tym zrobić, prawda? Jasne, że ważne jest wysłuchać czyjegoś płaczu, czy skargi, ale nie bez przerwy. I nie wzmacniać tego. I ostatnie, zostawiłam to na sam koniec, ten e, krok, który był co prawda wcześniej wśród tych wymienionych, bo wydaje mi się, że on też jest ważny dla kobiet. Mianowicie chodzi o mm, nasz wygląd zewnętrzny, Aha. bo to jest też przyczyną bardzo często wow, naszego zaniżonego tak. poczucia własnej wartości i co ciekawe, to to, że nie jesteśmy zadowolone, czy że ktoś nas nie docenia z powodu naszej atrakcyjności fizycznej, przekłada się na na wszystkie rejony Nie pójdę tam, nie, pójdę, tam nie pojadę, tak. nie spotkam się z nimi, nie wyjdę na plażę, nie zrobię, nie pójdę na bal, nie będę na. Nikt mnie nie zechce, tak, nikt tak. mnie nie polubi, mm. nie będę dla ludzi ważna, nie wybiorą mnie do tego zespołu, nie wybiorą mm. mnie do, do, siatkówki. do siatkówki tej, o której mówiłyśmy tak. na początku. I ty mówisz tak: e, wiele dziewczyn niezadowolonych ze swego wyglądu, tak się na tym skupia, że przekładają to niezadowolenie na siebie jako człowieka. Dlatego trzeba zdjąć uwagę z własnego wyglądu i przenieść ją na działanie. Tak, bo jak się na przykład rozmawia i się wspólnie śmiejemy, to znaczy, że ten ktoś, kto się z nami śmieje, się z nami fajnie czuje. A poza tym, o tym też już mówiłyśmy, wygląd ma znaczenie tylko na początku, bo to jest coś, na czym skupiamy naszą uwagę po prostu tak automatycznie. A potem, jak już się z kimś zakumplujemy, o, to, jest to, to wygląd tak, nie ma już żadnego tak, znaczenia. Ważne tak, jest to, ważne to, jest osoba, to jest jakie uczucia tak. się z, z tą osobą mm. nam kojarzą. A nie, czy ma mm. włosy długie czy krótkie, czy jest szczupła czy gruba, niska czy wysoka. Nie wiem, co tam jeszcze może być. Czy ma długie rzęsy? Chociaż powiem ci troszkę te sztuczne rzęsy. Takie strasznie długie, takie strasznie sztuczne, to mnie przeszkadzają. W tak polubieniu patrzę. kogoś? Patrz. Nie, a. Tak. A mi nie przeszkadzają no. już. Na początku je zauważam, a potem tak jak mówię. Jeśli to jest ja fajna się tak osoba. Ja patrzę siebie, że sobie, Boże, taka jesteś fajna, po co ci to na przykład. A to, a to już temat na inną rozmowę. No właśnie. Chciałam jeszcze może na koniec. Jestem nietolerancyjna. Może, y, znaczy, ty jesteś estetką, już mówiłaś tak, kiedyś, dlatego tak. u ciebie to trwa dłużej, ten pierwszy etap, no moim no. zdaniem. Y, I może się on cały czas wracać i przekładać. Ja też to rozumiem, też, też tak bywa, że po prostu chcemy się otaczać rzeczami, które nam się podobają i ludźmi, którzy też odpowiadają no naszym ci się estetycznym. Ja też przyznam, przestałam odwiedzać jedną moją koleżankę, bo nie miała ani jednego wygodnego siedzenia w domu. Czyli jeszcze wygodne siedzenia, tak? <laughs> Całe szczęście, że w studiu są wygodne no, siedzenia, bo już fotelik, nie wiem. Co na nim siedzę. <laughs> A ja na koniec z grubej rury chciałam się spytać, czy poczucie wartości ma mm, dużo Albo coś wspólnego, albo w ogóle jest tożsame, z poczuciem godności. Czy to są dwie różne rzeczy? Ja myślę, że jest dość blisko. Mhm. Bo to właśnie godność się kojarzy z szacunkiem. Godność się kojarzy z tym, że człowiek jest osobą, prawda? Że słowo człowiek oznacza już wartość. Już jest wartościow wartościujące. Istota, prawda? Jak się mówi, że ktoś jest istota, osoba. Podmiot, prawda, a nie przedmiot. I godność to jest w ogóle tak rzadkie teraz. Tak rzadko się... dzieci mają wielką potrzebę własnej godności. Bardzo często dorośli się mylą, myśląc, mówiąc, że dziecko jest bezczelne, a ono właśnie walczy o poczucie godności własnej, o to, żeby uznać jego nie, jego sprzeciw, jego gniew, jego potrzeby to jest bardzo dzielne dziecko nie, nie róbmy takiej urawniłowki, że jak ktoś wiesz, Nauczyciele na przykład. No, ci, Co to którzy... jest urawniłówka? Urawniłówka to jest zrównanie wszystkich. A, okej, okay, dobrze, <laughs> rozumiem. <laughs> no, czasem niektórzy nauczyciele, którzy nie wierzą w swój autorytet, po prostu nie mają poczucia własnej godności, uważają, że dziecko, które mówi, a ja mam inne zdanie, albo, pa, pani profesor się pomyliła, albo, a to zupełnie inaczej wygląda, albo, ja, ja, ta, ja się nie zgadzam. To mówią cicho szczeniaku, prawda? Mówiąc, że tak powiem w skrócie. A tu trzeba właśnie uwagi wtedy powiedzieć. O, to bardzo ciekawe, co mówisz. To mi nic nie zabiera. To daje innym dzieciom przykład, że można. Ponieważ inne dzieci w domach też nie mają prawa, czy tam gdzieś, prawda, mówić swoje. A jak zobaczą, że ktoś mówi i że wolno, i że nauczyciel to szanuje, to sobie też na coś takiego będą mogły powoli pozwalać, prawda? Więc. Tak. Po prostu wychowanie na tym polega, że się słyszy tego człowieka, czyli to dziecko. Dla mnie właśnie to poczucie godności to jest taki właśnie trzon tego tak, poczucia własnej tak, wartości. Tak. To jest takie coś, co się w nas powinno obudzić. Może to zauważamy wtedy, kiedy właśnie ktoś tej godności nas pozbawia, to wtedy wiemy, czym jest ta godność dla nas. Czyli kiedy. Bo dla mnie też dbanie o to, żeby ktoś zachował swoją godność, żeby. Dbać o czyjąś godność, to jest na przykład pozwolenie komuś, żeby zachował swoją twarz. Czyli na przykład nie upokarzanie o, go. O to się nie szefom mówi, nie publicznie, tak a już szczególnie publicznie. Czyli po... chwalisz publicznie. A niektórzy władze ganisz. właśnie w ten sposób zdobywają. To jest też nasza cielesność, że mamy prawo do tego, e, też mówię nie tutaj dotykać, o dzieciach. Nie tak. klepać dziewczyn po tyłku, Dokładnie. nie zaczepiać. Nie, nie przebierać nie dziecka tak, w parku na tak, oczach wszystkich. Tak, dziecko tak. ma. Prawo i my dorośli też mamy prawo do tego, żeby mieć takie poczucie godności, i też takie, jak jesteśmy źle traktowani tak, w różnych jakichś miejscach, nawet w urzędach, albo y, przez bliskie nam osoby. To ta mm -hmm. godność to jest taki mm -hmm. dla mnie taki coś w rodzaju takiego płomienia, który powinien się wtedy w nas zapalić. I to wysokim płomieniem. Takim tak. wysokim płomieniem i powiedzieć: i powiedzieć nie, nie życzę sobie. Nie życzę sobie. Tak. Nie chcę, żebyś mnie tak traktował, tak. czy traktowała. Tak. I wiesz, co jeszcze i powiem? Do zwierząt, to no. Do zwierząt to samo. Do zwierząt to samo. Niektórym się wydaje, że przebieranie wiesz, własnego pieseczka we frymuśne Koroneczki, wiesz, i te, i ubranka, na przykład jest miłość. Oglądam sporo takich filmików na Facebooku ze zwierzątkami, bo mm -hmm. one są przecudne. I jak się takiego pieska, czy tam wiesz, nawet kotka, czy inne, nawet widziałam króliczki poprzebierane, czy chomiczki, to zawsze ktoś w komentarzach mówi, że to nie jest zabawka. Mm -hmm. Wiesz, człowiek, okay. dziecko nie jest zabawką, zwierzę nie jest zabawką. Przyroda nie jest mhm. zabawką. Te kwiaty, które ścinamy, mhm. bo chcemy je mieć w tych wazonach, okej. Okay. wyhodowaliśmy, ścinamy one i tak zwędną. Ale róbmy to wszystko w poczuciu, że to jest życie. I że my tego życia cudzego i tego życia przyrody i życia zwierząt używamy, a co dopiero ludzi i dzieci, które są no, ludzie na litość boską. Te dzieci tam potem stworzą świat. I jaki on będzie? Już tworzą, już tworzą. Już te... tworzą dzieci z depresją, dzieci z samobójstwami, dzieci, które nie wiedzą, jak żyć. Ale też dzieci wychowywane przez mądrych świadomych rodziców. Coraz oraz innych dorosłych fajnych tak. mam i tatów, którzy tak. mówią, chcę być ojcem, bo wiem, że to takie ważne. Tak. Kochającym i szanującym, nie? Więc najpierw siebie kochani, bo, bo to co, kogo masz do końca życia. A poza, poza tym też pracujmy to nad poczuciem własnej wartości niezależnie od wieku, bo dorośli z silnie ogruntowanym rdzeniem i poczuciem własnej wartości będą wychowywać dzieci, którym Oczywiście dadzą to cudze. samo. Tak, dokładnie. Wszyscy mamy dzieci. Wszyscy, są mamy, dzieci. Wszyscy nasze. mamy dzieci, tak jest. Całujemy wszystkie dzieci. Małe, dorosłe, stare, młode. Tak jest. Wszystkie. Dzięki, Kasieńko. Całuję cię, kochanie. Chcesz poczytać więcej? Zajrzyj do magazynu zwierciadło i na www.zwierciadło.pl Chcesz posłuchać więcej? Jesteśmy na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube oraz na zwierciadło.pl.